Dzień dobry, witamy Was serdecznie w nowym odcinku. Jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment Family. My robimy śniadanie, właściwie Krzyś robi śniadanie. Zbieramy się, bo chcemy jechać po koło do taczek, bo zgrębiało, szlak go trafił. Je, właściwie. Druga rzecz to chcemy wyprać dywan Mikołaja, więc zawieziemy go do pralni. I dzisiaj stwierdziliśmy, że poodpowiadamy sobie na Wasze pytania, które zadawaliście na Instagramie moim. Link zostawiam Wam tutaj, także sobie zaraz odpalę i w międzyczasie będziemy Wam odpowiadać. Dobrze, to z racji, że jeszcze jesteśmy w domu, odpowiemy sobie na jakieś jedno pytanko. Planujecie remont łazienki u góry? Pozdrawiam cieplutko. W zeszłym roku mieliśmy taki plan, żeby w tym roku zrobić tę łazienkę. Aktualnie nam się trochę to przesunęło. Tak. I nie wiemy, czy ją zrobimy w tym roku. Mam nadzieję, że ją zrobimy w tym roku, ale raczej... Wszystko zależy od finansów. W połowie roku jak coś, na pewno tak. Nie teraz. Teraz naszym głównym zadaniem będzie ogród i na tym się skupimy. Póki jeszcze nie zaczął rosnąć to wszystko i to jest taki czas, gdzie jeszcze ta ziemia, roślinki budzą się do życia, więc na tym się skupimy. Tak, bo to jest jakby nasz priorytet, żeby to szybko przykryć, to te chwasty i tak dalej. I zasiać. Tak. Trawę, bo potem się naprawdę zajmiemy, a łazienka... Ja nie wiem, czy jakiś lipiec może... No chcielibyśmy, natomiast ograniczenia są dwa, główne. Pierwsze to jest ograniczenie finansowe, bo cały sprzęt, wszystko trzeba w łazience kupić, tam nie mamy nic. No i oprócz tego wszystko, bo będziemy robić ją sami. I z racji, że będziemy robić ją sami, no to drugim ograniczeniem jest czas, bo jednak musimy pracować, a łazienka zajmuje mnóstwo czasu. No i trzecie ograniczenie, które ja widzę, w łazience mamy mnóstwo sprzętu różnego typu i rodzaju. I nie mamy garażu, więc nie mamy gdzie tego sprzętu przełożyć, a jeszcze będziemy robić schody. No bardzo dużo takich rzeczy, że chcielibyśmy, ale łazienka jest zestopowana raz ze względu na ogród, dwa ze względu na finanse i trzy ze względu na to, że nie mamy gdzie przełożyć tego sprzętu, który tam się w niej znajduje. Bo aktualnie łazienka na górze jest naszym takim jakby trochę garażem, taką warsztatem. Pracownią, warsztatem, wszystkim, no nie? Co dziwnie. Jesteśmy pierwszą rodziną, która ma warsztat na piętrze. Tam nawet opony z samochodu są, nie? No to tam jest wszystko, no garaż po prostu na piętrze, tylko nie ma tam jak autem wjechać, żeby zaparkować. Jeszcze nasrać na środku, jak to się mówi. Okej, teraz ja jem, ty odpowiadasz na kolejne pytanie. Pytanie kolejne, kto jest lepszym kierowcą? No na pewno. Lepszym kierowcą, znaczy, może nie tyle, że lepszym, no trochę może tak, ale co? Po prostu ja więcej jeżdżę, bo ja teraz kieruję i wydaje mi się, że mam większe umiejętności przez to, bo ty siedzisz z tyłu. Ja tylko uważam cię za gorszego kierowcę. No nie uważam cię za gorszego, tylko chodzi mi o to, że ja mam większe doświadczenie wiekowe. Wiekowe. Głodźgiu. Kto ma dłużej prawo jazdy? A będziesz chciał, żebym cię gdzieś zawiózł, jakbyś pijany. Kto ma dłużej prawo jazdy? No ty. No. Kto jedzie więcej? No ty. Kto jest lepszym kierowcą? No ja. Nie mów mi, że jestem gorszym kierowcą. Nie jesteś gorszy. Że raz na bloku zaparkowałam na 17 razy w miejscu. Nie mówię, że Marta jest gorszym kierowcą, po prostu chodzi mi o to... A co ty? I co? Nie powiedziałem, że jest gorsza. Tylko powiedziałeś, że jesteś lepszy. Nie. No paziaki! Cwaniak! Powiedziałem, po prostu chodziło mi o to, że mam... Na to odpowiadasz na kolejne, a ja jem. Większe doświadczenie i więcej jeżdżę niż Marta. Ale Marta bardzo dobrze jeździ, bo praktycznie wcale się z nim nie boję jeździć. O co ci chodzi? Teraz ci będziesz bał ze mną spać! No, więc tak to u nas wygląda. Dobrze, czy często się kłócisz z mężem? Nie bijemy. Znaczy, no nie kłócimy się często, no zdarza nam się pokłócić, zwłaszcza w momencie, kiedy, nie wiem, mamy już, jesteśmy bardzo zmęczeni. Kiedy mąż ci powie, że jesteś gorszym kierowcą? No nie dasz mi powiedzieć, no pokłócimy się, bo nie dasz mi nic powiedzieć. Teraz ty mówisz. Nie no, słucham, jestem bardzo ciekawa, co chciałeś tutaj powiedzieć. Nie, no bo nie bój się. Chodź, ja się ubrałam się na takiego dresa trochę. Więc, no czy się często kłócimy? Nie kłócimy się często. Nie, bo w zależności co uznajemy za kłótnię, bo my mamy sprzeczki.
które nie są... najpierw. To jest właśnie sprzeczka. A kłótnie takie, że się tak naprawdę kłócimy. Tak, że jakoś hardkorowo, że na przykład, nie wiem, to się kończy jakimiś cichymi dniami czy coś, to nie pamiętam. Z parę lat temu chyba coś takiego było. Na pewno było. No tak, no pokłóciliśmy się parę razy. Tylko my wychodzimy, słuchajcie, z założenia takiego, że no, nie ma sensu się obrażać o pierdoły. No każdy tam... My mamy zazwyczaj zbieżne zdanie na wiele tematów. Tak. I to jakby wyklucza bardzo wiele kłótni. Zgadzamy się, nie wiem, w bardzo wielu kwestiach. Właściwie to nie wiem, czy w czymś się nie zgadzamy. Kto jest lepszym kierowcą? Ty. No właśnie, teraz będą ciche dni. Nie, mało się kłócimy. Powiedziałbym, że jakby tak porównać do osób, które znamy, to się w ogóle nie kłócimy. No tak. A takie sprzeczki, że na przykład, nie wiem, o, znowu nie schowałeś pokrywki, schowią. To nie jest kłótnia dla mnie. To nie jest kłótnia, bo on potem pójdzie i schowie. Albo nie. Albo nie, wtedy oberwie. Też to taka rada dla was. Nie ma sensu kłócić się o pierdoły, szkoda na to życia, szkoda czasu na to tracić, swojego wspólnego. Też ostatnio weszliśmy w taką filozofię, że nie chodzimy spać pokłóceni. No jakoś tam, czasami to jest zawsze tak, że wiesz, jak jesteście trochę to posprzeczani, to nie? Dotkniesz nogą pod kolą, a ktoś usunie tą nogę, żeby przypadkiem. Tak, to... Nie traćcie energii i swojej relacji na kłótnie. A jak pozbyć się kłótni w związku? Jak dla mnie to bardzo partner. Dużo... Co? Zmienić partnera. Nie. Jak dla mnie bardzo dużo robi raz, że rozmowa, dwa kompromis, a trzy słuchanie siebie nawzajem. I miałam myśl przewodnią tej odpowiedzi, ale zapomniałam. To była najważniejsza rada. Najważniejsza rada! Tak, tylko zaczęłam... No, chciałam do niej dojść, żeby tam ten... Zbudować napięcie. Zbudować napięcie, tak, właśnie. Odpuszczanie chyba trochę, nie? Tylko muszą odpuszczać dwie strony. Bo to nie ma sensu, jeżeli na przykład załóżmy facet, czy tam kobieta jest tą stroną, która zawsze macha ręką i a dobra, niech będzie, bo to tak nie działa. To można w końcu ktoś wybuchnie, no nie? Tutaj akurat ten film powinny obejrzeć te dwie strony, że trzeba się razem dogadywać. I to nie ma innej opcji, bo nie może być jeden cały czas osobą, która będzie przymykała oko. Co tam wiesz? Aha, dobra, dwa. Okej, to myślałam, że mi wyciągniesz sznurek. I ostatnie pytanie w domu, bo się zbieramy. W jakiej pozycji Mikołaj śpi najczęściej? Mikołaj śpi na jednej pozycji, nie potrafi spać na plecach, co jest dziwne. Znaczy zaśnie na plecach, ale się zaraz obudzi. Tak. A jak się przewróci w nocy, to się też obudzi. Najczęściej śpi po prostu na brzuchu i tak od maletkiego był uczony po prostu, znaczy to zawsze nam zasypiał po prostu na brzuchu najłatwiej, najszybciej i zawsze śpi na brzuchu. Jak mamusia. Jak mamusia. Akurat wyszła z ciuszami i przyszła mi paczka z AliExpress. Zobaczymy co tam było, bo już nie pamiętam. Jak zwykle. A z Shane! Stroje kąpielowe mi przyszły. Tutaj są wylogowane koperty, dlatego się zdziwiłam. Pokażę wam. Sama jestem ciekawa, więc otwieram od razu. Ciach, pierwszy. Ładne! Słuchajcie, teraz zamawiałam stroje jednoczęściowe, nigdy nie chodziłam, teraz zamawiam. Zobaczcie, fajny! I ma push-up, czyli to, co kobiety lubią najbardziej. A faceci zawsze zdziwieni. Dobra, drugi, ten bardzo ładny. Fajny jakościowo. Drugi zamówiłam sobie taki, wiecie, bardziej kolorowy i on jest taki na jedno ramię. O, tutaj są, patrzcie. Piękny. Koralowe, koralowce. Dobrze. Zamówiłam sobie też bluzkę jakąś. Zamówiłam jedną, bo chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Bardzo cieniutka. Taka. Do spodni z wysokim stanem i jeszcze jeden strój. O! Tu mam jeszcze jakąś spódniczkę. Och, takie... Boho, boho. Fajny, tylko ten jest już bez push-upu, tylko usztywniane miseczki i zobaczcie taki. Fajnie to wygląda. Myślałam, że to są całe te, a one mają taką siateczkę tutaj pod spodem, widzicie? Fajnie.
Dobra, teraz Marta może jechać na basen w końcu, bo nie miałam, powiem wam, stroju. Zamówiłam na Allegro jakiś strój, pisze wszędzie, że dotarł, a ja nie dostałam, więc 80 zł poszło się jebać. Za przeproszeniem, nie mam ani stroju, ani pieniędzy, nie wiem, co ja mam z tym tematem zrobić, bo nie mam jak powiedzieć sprzedającemu, ej, nie dostałam stroju, bo widnieje jako odebrany. Nie wiem, ktoś się nie bał i zajebał po prostu mój strój. Smutne. No cóż zrobić. Kolejne pytanie, które było. Czy aspirator nam się sprawdza? Odkładamy Mikołaj. Już, bo mam go akurat tutaj. O, chodzi o to cudo. Ja wam dodaję linka do testu. Tak, Mikołaj ma 7 miesięcy. Cześć, jestem 7-miesięcznym chłopcem i dalej to lubię i nie używaliśmy nic innego i przez 7 miesięcy nie było nam nic potrzebne. Także jeżeli chodzi o ten aspirator, tam dziewczyny, ja widziałam, że jakieś dziewczyny mówiły, że to doraźnie i tak dalej, Miki jeszcze nie miał jakiego takiego kataru i bardzo sobie chwalimy. Przebieramy się i składamy dywan, co? Tak, jedziemy pa pa pa? Będziesz płakał w aucie? Będziesz. Zawsze tak jest. Mikołaj jest jednym z tych dzieci, które nie śpią w samochodzie. Ojej, mama cię już od szminki ubrudziła. Chodź tu, chłopaku. Chodź tu. Powiem wam, że to już jest takie super, jak dziecko jest takie stabilne, sztywne, twarde, że można z nim tak wydziwiać, tak sobie go trzymać i tak nie w ogóle się nie wygina, nie trzeba tej główki przytrzymywać jakoś, bo jak był maleńki, to jak jajeczko. A teraz już jest całkowicie inaczej, prawda? Prawda, jest inaczej. Jest energia. Jesteś tupa. Chopsa. Nie ma nas. I chopsa. I nie ma nas. I chopsa. Chopsa. A gdzie moje? Także u nas aspirator mega okejka. Na razie żadnych katarków, nic z takich rzeczy nie potrzebowaliśmy. Miejmy nadzieję, że nie będziemy potrzebować, bo zanim będziemy potrzebować, to Mikołaj nauczy się smarkać. Idziemy szukać ubranek. Tak. Chcemy szukać ubranek? Dobrze, będziemy tutaj składać dywan, Mikołaj. Tak? Składamy. O, trzymaj się. Dywan zaopakowany. O, tutaj. Siedzi jak dorosły na przednim siedzeniu, a ja dalej z tym. Tylko ostatnio miał taki zbytek łaski. Dobra, i z racji, że jesteśmy w samochodzie, to może walnijmy sobie jakieś jedno pytanko. Jak łączycie życie rodzinne z pracą, mając małe Bobo i pieski? Pozdrawiam cię, Prudko. Na zmiany. Na zmiany, no dokładnie. Jak ja, załóżmy, pracuję z filmem, to Marta się wtedy zajmuje młodym i na odwrót później, jak Marta zajmuje filmem, to ja się zajmuję małym. I tak cały czas po prostu na zmianę. Czasami, gdy śpi, to jesteśmy w stanie pracować razem. Tak. A psy nie są angażujące bardzo. Przy dziecku, w porównaniu do angażowania ciebie, twojego czasu, psa, a dziecka, to jest... 5%. Tak. No dokładnie. Także to no niby taka sama też odpowiedzialność i tak dalej, no bo to i to od ciebie wymaga. Co? Przyjechaliśmy ten sklep. Który? No ten, gdzie miałem skręcić. Najpierw załatwmy dywan. Ja odpowiem, dodam tylko, że jest to trudniejsze, bo wiadomo, przy dziecku nie ma się tyle czasu, ile miało się wcześniej. Ale wiecie, natura tak to wszystko stworzyła, że przyzwyczaja rodzica do tych zmian, no nie? Bo na początku, jak się Mikołaj urodził, to praktycznie przez cały czas spał. Ale to był taki pierwszy miesiąc może, no nie? Czy pierwsze dwa tygodnie. Potem tego snu jest coraz mniej i człowiek się zaczyna do tego przyzwyczajać i inaczej układać sobie życie pod to wszystko. To po pierwsze. Po drugie, nie wiem, znowu muszę coś wygrać na pamięć i koncentrację. No co mówisz po drugie w ogóle, po trzecie? Bo chciałam! Ale twoje numerki nigdy się nie zgadzają. No. Dobrze jest po drugie, po czwarte. No co zrobisz? Dzięki temu, że oboje pracujemy z domu,
mamy możliwość opiekowania się młodym jakby szerzej i tak dalej, to dużo zmienia, bo jeśli ktoś pracuje na etacie normalnie, wiesz, że musi jeździć tak do tej pracy, no to jest całkiem coś innego, no to się tak nie da, że na zmianę sobie będziemy pracować, no nie? Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że staramy się oddzielać mimo wszystko życie rodzinne od pracy, co niektórzy uważają, że po prostu wszystko pokazujemy, wcale nie, wcale nie. Natomiast tego się cały czas uczymy, no nie? Że wiecie, praca w końcu koniec, no nie? I zajmujemy się sobą nawzajem. O Jezus, jaka tu jest skarpa, Jesus, rany boskie. Kamy są, co to jest? Gdzie tu jest? Tutaj, a jest czyszczenie dywanów. Dobra, no to fakt. Jakoś inaczej to kojarzę, z Trunita tam tu byliśmy. No. Dobrze. To moje mężu bierze dywan. Wiecie, w tym dzieleniu życia rodzinnego kontra praca trzeba zawsze znaleźć złoty środek. I wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze. W tym momencie ważniejsza jest po prostu rodzina, no nie? Spytałeś, ile to kosztuje? Nie. A po co? No bo nie wiem, ile to kosztuje. No ja też nie wiem, ile to kosztuje. Po co się masz przejmować i stresować do piątku, jak się tylko w piątek postresujesz? No bo ja nie wiem, czy to oczyszczenie dywanów, nie miałabym nowego dywanu. To się takie wydaje nie do osiągnięcia, ale to się na to pracuje i się wypracowuje jakiś po prostu sposób swój najlepszy do tego wszystkiego. Tak jak mówiłem, my mieliśmy dużo prościej ze względu na to, że oboje pracujemy w domu. Czy wiesz, no prościej nie prościej, jak ktoś pracuje na etacie, to po prostu wraca do domu, no nie, i ma już czas dla rodziny. A my, pracując na własnej działalności, trochę to inaczej wygląda, bo człowiek jest jakby nie było cały czas w pracy. No jakby ktoś się zastanawiał i myślał, że własna działalność to jest taka różowa sytuacja, bo sobie w domu siedzisz i masz czas na wszystko. No masz o wiele mniej czasu niż jak zrobisz 8 godzin w pracy, bo nasza praca zajmuje na przykład, nie wiem, 12 godzin w ciągu doby, 14 godzin w ciągu doby, a nie ten. I jeszcze się coś tam grzebie, nawet leżąc w łóżku, no nie? Więc to... Znaczy tutaj, bo nie chodziło mi o to, ile my pracujemy, bo my pracujemy bardzo dużo, tylko chodziło mi o to, jak my sobie z tym radzimy, że mamy Mikołaja i jednocześnie pracujemy, o to mi tylko chodziło. No, okej, okay. Następne pytanie jest dobre. Dlaczego twój mąż chodzi zawsze w bluzkach na długi rękaw?